Siemano wszystkim, z tej strony Glad, z kanału Trickrow TV, a to kolejny odcinek Penumbry. W poprzednim odcinku byliśmy w rafinerii i dotarliśmy do tego miejsca. Jest to szyb 12, który nie był dostępny nam kiedyś, bo były drzwi zablokowane, a my tutaj dotarliśmy w inny sposób po prostu. Dobra, obadam sobie ten pokoiczek dokładnie, bo w poprzednim odcinku tak na po omacku to wszystko robiłem i może czegoś tutaj nie wzięliśmy, ponieważ tędy się nie da przejść, więc musimy tutaj coś zrobić takiego. O, tu jest jakaś kartka. O właśnie, przeoczyłem ją. Jest coś tutaj, co by nam mogło pomóc. Tu są jakieś badania i tego jest w cholerę. Nie będę tego czytał wszystkiego. Nie. To nam się na nic nie przyda. O Jezu, przepraszam bardzo. Dobra. Chowamy to. Co to jest? Tutaj mamy... Co to cholera jest? To mózg jest? Co to jest? Up! O Boże, opuściłem. Przepraszam bardzo. Zepsułem. Dobra, co mamy w ekwipunku? Mamy wołowinę, szczotkę, miotłę w sensie. Cenki, kartka. A mamy teraz ultrafiolet, może coś... O! Fajnie, progres. Aha. I co? Na kartce jest napisane hasło do magazynu 1371. Kurde, do których drzwi było potrzebne hasło? Chyba sektor C. Tam, no, tam, właśnie, tam było potrzebne hasło do drzwi. Czyli musimy stąd się cofnąć. Na to wychodzi. Jeszcze tutaj obadam, czy czegoś nie ma. O. No ja pierdzielę, jak niedokładnie zbierałem w poprzednim odcinku tutaj wszystko. Tutaj nie mam nic ciekawego. Dobra, czyli tak. Czyli tutaj zapisujemy. I musimy stąd jakoś wyjść z powrotem. No dobra, chyba nigdy się do tego nie przyzwyczai. Ja się przyzwyczaję. A nie masz nic do gadania. Dobra, to wróćmy tą drogą, co tutaj przybyliśmy. Okej. 1371, muszę zapamiętać. To chyba tędy przybyliśmy, to się zawaliło. Czy nie? A może i tędy? Da się to przesunąć? Da się chyba przesunąć, dobra. Okej, to przesuwamy to. No i wychodzimy. No i gdzie my jesteśmy teraz? Aha, to jest szyb 12. Czyli jesteśmy w tej lokacji tunelowej. Co jest, gramy? Co jest? Dobra, spierdzielam do sektora C. Tutaj pieski wybiliśmy wszystkie, także nie powinno być problemu. Jesteśmy w tym miejscu. Tak, szyb 12. Ok, czyli wszystko mamy już zrobione tutaj. Czyli udamy się do sektora C. Mamy kod. Mam nadzieję, że właściwy. Oczywiście źle poszedłem. Sektor C. Nie wiem, dlaczego mi spolszczenie teraz nie łapie tych tabliczek. No ale nieważne, poradzimy sobie bez tego. Idziemy tutaj, tak jest. Skasimy latareczkę, nie będziemy marnować baterii, skoro jest tu światło. Tu wszystko obadaliśmy, więc wpisujemy sobie kod 1371. Ok, no i idziemy. Chyba szykuje nam się kolejna lokacja. Tak jest, kolejna lokacja. Teraz sobie podejdziemy, zobaczymy. Co my tu mamy? Wyszliśmy z sektora B. Z sektora B. Tutaj mamy jakieś jeziorko. To my pójdziemy tutaj. Badamy tą górę. Kurde, co jest grane. I na koniec pójdziemy do jeziorka. Dobra, idziemy. O, Red się odezwał. Tutaj jest gdzieś pies.
As in any drama, there are many roles to be played. You must act the scientist in Mixed Emotions. Act the renegade in Plots of Destruction. On your travels for the tools with which you will fashion my weapon, you may discover the place of my last meal. Be careful. The shiny, solid floor of water is not as solid as it seems. Poor Red was almost swallowed whole. Two foolish men who plummeted into my domain have long since departed, though not I expect from whence they came. I ate ravenously of biped meat that day, but Red promises feasting only began when the men became pungent, when the stench of life had gone, and only the sweet aroma of decay remained. Dobra, jednego psa mam z głowy. Pójdziemy sobie tutaj. Tutaj drzwi zostały zablokowane na amę, nigdy więcej się nie otworzą. Dobra, czyli to odpadają. Te drzwi odpadają. To sobie pójdziemy tu. Na górę. Zbadamy całą górę. Dobra, jesteśmy tutaj. Zablokowane. Mała luka daje możliwość wyważenia za pomocą właściwego narzędzia. Nie. Czyli to narzędzie musimy zdobyć na razie. Ok, czyli to odpada. To pójdziemy do chemicznego magazynu. Magazyn z chemikaliami. Ok, pójdziemy sobie tutaj, tutaj. Tutaj. O, jest i pies. Muszę być ostrożny. Załatwimy cię. Tutaj ładnie. Jep. Stań. Jep. Stań. Jep. Stań. Jep. O kurde. Zdychać mi tutaj, dobra. Zdech. No to mam go z głowy. Idziemy sobie tędy. Zablokowane z drugiej strony. No proszę. No to jak te drzwi nie będą działać, to będziemy musieli iść nad jeziorko, bo tutaj już nic nie zdziałam. Okej, ale są otwarte, więc idziemy. Spoko, spoko. Zgaszę latareczkę, bo mamy tutaj światło. Co jest grane? Co się dzieje? Co się dzieje? Co to kurwa jest? O ja pierdolę! O kurwa! Ty, to chyba będziemy gonić. Muszę spierdzielać jak najszybciej. O, goni mnie! Te drzwi rozwala. Okej. Szybko, szybko. O kurde, już jest przy tych drzwiach, co jesteśmy. O, jest za nami! Jest za nami! Szybko rozpierdzielaj to! Rozpierdzielaj! O Boże, dobra. Dobra. O, kwas, kwas! O, zajebisty jestem! Brawo! Wskoczyłem do kwasu. Zajebisty jestem. Po prostu epic fail. Epic fail. Dobra. Dobra, już wiem, że muszę przed tobą spierdzielać. Tutaj zamkniemy. Że to ładnie drzwiczki. Okej, żeby tutaj życia nie stracić za bardzo. To... O, świetnie! A jestem, wskoczyłem, dobra. Szybko, szybko, tutaj. Okej. Raz, dwa, trzy, cztery, dobra. Okej, tutaj walniemy sobie skrzyneczkę, szybko, szybko. Okej, opsa. Dobra, dobra, nieważne, nieważne. Co to jest? Filar, filar, filar. Dobra. Okej. Udało się. Oh, my brain can barely imagine the feats of action man like heroics you must be performing to save old Red. I am waiting so close now for you to blow down the walls of my earthbound prison cell and release me from this mortal coil. Mam mało życia chyba. Wezmę sobie... Nie, nie to. Tableteczki. Okej. Okay. Dobra, podnieśmy to. Ładnie. Okej, okay, już możemy wejść spokojnie. Dobra, co my tu mamy? Co my tu mamy?
No, jakaś wielka. Substancja chemiczna. Kolejna substancja chemiczna. A tutaj coś jest? Wołowinka, której w ogóle nie używamy, ale ją bierzemy. Tutaj nie. Tutaj nie. Mam kolejna fiolka. No jak zwykle nie ma żadnych tabletek. Magnez, wapny, bar, chlor, fosfor, sód. Dobra, to tu mamy karteczkę opisującą, co jest w tych fiolkach. Czyli tak, ile mam tych fiolek? 3. Czyli jeszcze 3 trzeba zebrać. Dobra, co my tu mamy? Tutaj nie ma nic. A tutaj? Tu jest fiolka. Świetnie. Substancja chemiczna. O, ostrożnie, żeby nie buchło. O, tu jest kolejna fiolka. Świetnie. Otwórzmy to. Tu mamy buta. Okej, kolejna fiolka. Wszystkie 6 substancji chemicznych obliczonych. Okej, zebraliśmy. Tutaj mamy flary, to sobie jeszcze wezmę. Dobra. Czyli tak, zapisujemy tutaj. Nawet sprawnie idzie, wam powiem. No i co, wychodzimy stąd. Wychodzimy. Pewnie, jak znając życie. Wyjdziemy tymi drugimi drzwiami, tak jest. Wyszliśmy tymi drugimi drzwiami. To teraz nie pozostaje nam nic innego, jak udać się nad jeziorko. Dobra, idziemy. Jeziorko tędy. Jeziorko tędy. Okej. Dobra, tutaj chyba pies jest. Okej, mamy psa. Tylko tutaj załatwię. Jep. Jep. Wstań. Dobrze. Kurde mać, ile jeszcze będziesz tutaj mnie tutaj zdychał. Dobra, mamy go z głowy. Gdzie my jesteśmy? O, tędy. Jeziorko. Oj, oj, nie podoba mi się tutaj. Mam nadzieję, że tu gwizdy żadnej nie będzie. Co my tu mamy? Nic tu nie mamy. Mogę rozwalić te beczki? Mogę. Coś z nich będzie może? A! Jakaś karteczka. Ostatnia wola i testałem Johna Freemana. Freeman tu był. To sobie przeczytam. O Boże. Tragedia. Dobra, co my tu mamy? Bezużyteczny. Cóż, może niecałkowicie. Są w nim tylko stare flary i środki przeciwbólowe. O, świetnie, to się przyda. Okej, okay, mamy jeziorko tutaj, tak? Tu zapis, oczywiście sobie zapiszę. O Boże, trzeba będzie się jakoś dostać. Chyba tam trzeba iść. O! Dobra. Dobrze się odsunąłem. Okej. Okay. To szybko trzeba... Po tych... Dobra. Opsa? Opsa?
Okej. Dobra. Dobra. Muszę być ostrożny. Okej, to szybko tu przebiegniemy. Szybko, 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 szybko. Dobra. Tam jest jakaś ręka. A, dobrze! Udało się. Udało się. Okej, tu mam rękę. Co my mamy? Piła? Czyżbym musiał użyć tak drastycznego środka jak piła? O Boże, jednak tak. Dobra, mamy łom. I chyba będziemy w stanie otworzyć tamte drzwi, co pisało, że jest w nich mała dziurka. Dobra, czyli teraz musimy jakoś tu wrócić. Jakoś wrócić muszę. Okej. Przebiegniemy. Opsa. Opsa. Dobra. Opsa. Dobra. Udało się. Świetnie. Za pierwszym razem. Zajebiście. Tam coś było? Tam mogło coś być. Nieważne. Zapis. O, dobra. I idziemy do tych drzwi. Mamy łom teraz. Będziemy mogli je otworzyć. Mam nadzieję. Dobra. Wychodzimy stąd. Dobra, jesteśmy tutaj. Okej. Tutaj, dobrze, dobrze idę. Okej, teraz prosto tu. No i tu już mamy znaczek. Tak czy nie? Dobrze idę? Nie. Trochę źle. Tędy. Dobra, jesteśmy przy tych drzwiach. Okej. To teraz tak, użyjmy tego. No, udało się. Wczytywanie. Have you really made it this far? I wait, and yet the pot never boils. I remain trapped in my den of iniquity. Perhaps the gods have toyed with me once more. Sentenced me to yet more years in this place of eternal nightlife. But now, maybe my ill advice has ended you. Have you rung death's doorbell? Please don't leave poor Ren all alone once more, like all the others. Okej, no to wychodzi, że... Jesteśmy blisko uwolnienia Reda. To dobrze. Dobra, co my tu mamy? Muszę być ostrożny. Mam nadzieję, że żadna deska się nie złamie. Abym srał w gacie, jakby to było naprawdę, nie? Tak, iść po takich deskach, a pod nami przepaść. Mamy szylęk wysokości. Niestety, ale mam. Okej, dobra. Wyłamać te drzwi. Dobra, gdzie my jesteśmy? Okej. Mikser eliksirów, tak? Dobra, szklany pojemnik, co to jest? Narzędzia do szkła. Co my tu mamy? No, to będziemy mieli... Będziemy robić małą bombkę. A to wychodzi. O, świetnie. Środki przeciwbólowe. To mi się przyda. Co my tu jeszcze mamy w tych szafeczkach? Nic tu nie ma. No dobra, to zapiszę, zapiszę tutaj. Proszę.
Zapiszemy. Tutaj chyba tą trzeba dać. Tak, tak myślałem. Tu trzeba chyba coś tu podkręcić. I nie wiem. Po kolei. Co to jest? Ląd. Niezły suchy ląd. Nie. Zapas gazu. Aha. Dobra, to tutaj jeszcze mamy następną butelkę. Zlew jest zapchany jakimś połączeniem chemicznego osadu. Co mam tu zrobić? Izolowana runa prowadząca do pieca, pewnie gaz. Nie wiem, tu mam łączyć czy jak? Muszę zacząć myśleć rozsądnie. Racja, będę potrzebować zapasu gazu, zanim włączę zapalnik i użyję kolby, aby wymieszać substancje chemiczne. Zlew zapchany. Co ja mam tu zrobić, do cholery? Puste półki. Narzędzia. Nie wiem, tu mamy na pewno coś z tą drugą butelką trzeba. To znaczy tą drugim gazem. O, co to było? Jaki Matrix. Zlew zapchany. Nie wiem, co mam zrobić tutaj. Nie mam pojęcia. Ale może ja mam połączyć suchym lądem? Tak czy nie? Chryste, co ja sobie wyobrażam? No nie wiem, co sobie wyobrażę. Ja tutaj, kurde, próbuję kminić. Izolowana runa, prowadząca, gaz. No nie mam pojęcia, co to mam zrobić. O Jezus, zaraz to wybuchnie, pierdyknie cały pokój i wtedy uwolnię Reda. O. Po co tworzyć, kurde, jakąś miksurę, jak tu mam dwie butle z gazem? Co ja tu mogę zrobić? Może zapalniczkę? No w sumie ma gaz, nie? Nie. O Jezus. Chyba źle zrobiłem, że odkręciłem ten gaz. Albo i nie. Dobra, moi drodzy, wrócę do was za chwilę, bo to nie ma sensu. Po prostu muszę to rozkminić, jak tutaj, co tutaj zrobić. To naprawdę nie mam pomysłu, no nic tu nie mogę zrobić. Mogę tylko sobie bawić się ten. Także wrócę, jak rozkminię co i jak. Okej, moi mili, witam z powrotem, no po prostu jestem zajebisty, no nie myślę w ogóle, no. Po prostu trzeba było podpalić tutaj. Ja pierdzielę. Epic, po prostu epic. O Jezu, dobra, to teraz musimy pomieszać tutaj miksturki. Ale które to zmieszać, właśnie. Rzeczy do zrobienia, nie, notatki. No to jest chemika. Chlor i fosfor. To do powinno mieszankę wybuchową? Nie, nie znam się na chemii. Nie będę się wypowiadał. Wyniki wykopu, raport, raport więźniczy, ostatnie więzienie. Wszystko mam tutaj zmieszać? No na pewno nie. Wapń, magnez, no to nie, to na pewno. Sód odpada, chlor, fosfor. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zrobię to na czuję, nie wiem. Po prostu nie wiem, co tutaj zmieszać. A. I mieszam to z. Aha, bo mam. A, to jest ograniczona ten kombinacja. Dobra, to sobie poradzimy.
To może właśnie to, co chciałem. E i F? Tam... tak? Nie, to nie to. Czekajcie, muszę sobie przeczytać. Nie, nie chcę tego. Nie... Rzeczy do zrobienia. Nie to. Notatki. Raz, dwa, trzy. A, B, C, D, F. A, B, C, D, E, F. Chlor, sód. E, D, E, D, F. D, F? Zobaczymy, czy może to podziała. D. Zmieszam. Kurde. Z F. O! Świetnie. Pani od chemii byłaby ze mnie dumna. O Boże. Nie muszę z tym iść. No dobra. Czyli tak, musimy wrócić. No nie. Właśnie z wybuchową substancją skaczę po platformach. To się może źle skończyć dla mnie. O! Dobra. Opsa? Okej. Dobra, pójdziemy tędy. Oj, 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 oj. Kurwa! No bardzo niestabilna jest ta substancja. Bardzo, bardzo. Ale to bardzo. Dobra, weźmiemy znowu. Muszę uważać. Kurde, najgorsze jest to, że ja nie widzę tutaj za bardzo tych desek, trzymając tą substancję. Okej, tutaj niepotrzebnie skoczyłem. A jak ja mam tutaj skoczyć? Za przeproszeniem. O, dobra, udało się. Co, mam tutaj położyć ten? O, fajnie, zrobił to automatycznie. Bardzo mnie to cieszy. I co, mamy ląd, więc tu sobie pierdykniemy ląd. No i co? I spierdzielamy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tutaj. Okej. No dobra, udało nam się, udało nam się. Rozpierdzieliliśmy. I idziemy dalej. Idziemy dalej. Co my tu mamy? Nie mogę otworzyć, potrzebuję jakiegoś drążka. Dobra. Zablokowane. Nie da się ich otworzyć, naprawdę? No cóż, to idziemy tędy. A tu mamy, co tu mamy? Tu mamy jakieś śmieci. Też mamy śmieci. Okej. Okay. Co to jest? You actually came. There is much that should leave my throat box now, but words elude me. Jesteś taki piękny, co ty jesteś gejem? But I have been bad. The underworld already beckons me, so I suppose one further misdemeanor will change little. It is false pretension and not guiding light with which I have led you here. I cannot give you the answers you want. You may wish to find what it is you seek, but that is a fiction. You cannot know what it is you sought through the vast leaden doorway, or else you would seek anything else in the world. No, the key stays with me in here, so the life that has led me, horrible as it may be, is better still than the life that waits for you. Hungry behind those doors. As replacements go, you shall be admirably abnormal. But wspaniale nienormalny będziesz. Dobra. For it is I, your companion, residing within. You see, I have waited for this day so many years. They won't let me die. They have parts of my head are not my own. And I cannot take my life. It is against the rules. Please, the pain has gone on for so long. All I wanted was a friend, but now the time for chit-chats and marshmallows by the fire has ended.
and I hope that soon so shall my life. I have knocked on the death's door for so long. Please, let him invite me in for tea. Ale jesteś pieprznięty, stary. Jesteś tak pieprznięty, że to aż głowa boli. Dlaczego miałbym chcieć... Dlaczego Red miałby chcieć, abym go zabił? Dlaczego w ten sposób... Co mogę zrobić? No dobra. Ogin. O Boże. Ja go palę tam. Red! Żyjesz! Tak mi przykro, cokolwiek mu się stało. O! Musiałem go zabić, niestety. Red! Red! Nie! Nie! Dobra. I tak byłeś pieprznięty. To zostałem tylko ja. Zet, nasz kumpel Red umarł. Dobra. Spaliliśmy go żywcem, ale sam się o to prosił. Dobra. Idziemy tędy. Drzwi są zablokowane, ale mamy klucz. Hehehe. Dobra. Co my tu mamy? Ulele. Chyba stąd nadawał do nas. No, tu jakaś karteczka. Mój najdroższy przyjacielu, jak się masz? Ja tak dobrze, jak można się tego spodziewać. Mam jednak pewne smutne wieści. Kilka dni temu miało miejsce coś w rodzaju zawalenia i część sufitu kopalni spadła na mnie. Przeraża mnie to, że byłem w nieuczęszczanej części kopalni. Mogą mnie nie szukać, ale jeśli zaczną i znajdą mnie, będę w sporych kłopotach. Ale myślę, że nie będę się musiał o to martwić, ponieważ nie jestem pewien, czy się stąd dostanę. Nie mam nic przeciwko temu. Pracowałem w kopalni przez 3 tygodnie i jestem naprawdę dumny, że mogę wysłać trochę pieniędzy do domu, ale to naprawdę ciężka praca. Jak na razie jesteś jedyną osobą, która była dla mnie naprawdę miła. Dodatkowo mam tutaj pewne miłe towarzystwo. Są tu przyjazne, lecz straszne pełzacze i trochę książek z domu, które niosłem do pokoju wypoczynkowego. Jeśli o tym pomyślisz, naprawdę miałem szczęście, że posiadałem wszystkie te części przy sobie, inaczej zanudziłbym się. Mam tutaj Szekspira, Bronte, coś tam, Mitchell, coś tam. Idealne książki do snu. Dobra, nie będę tego czytał całości. Grudzień 1970, lat 14. O, dobra. Chyba zbliżamy się do końca gry, moi mili. Tak. Co to jest? Zastanawiające jest, jak Red zdołał złapać i zabić tą rzecz. To jest pewne nieadane. Biedaczek musiał być bliski zagłodnieniu się na śmierć. O, to żar. O, fuck. To jest materac jego. On sobie tuż spał. Miał dużo książek. Dobra. Co to jest? Stosy książek. Pewnie chodził po kopalni i zbierał te książki. Tu jest zapis, to sobie zapiszemy. Dobra. Idziemy tędy. Co my tu mamy? Tu mamy jakąś dziurę. Chyba on... Tak, on tutaj srał. Co to jest? O jest. Ślimaczki. O, co tu mamy?
Dobra, chyba mogę to rozpieprzyć. Czy nie? A nie, to przecież śrubokrętem mogę otworzyć. O. Ale i co tu mamy? Mogę to rozpieprzyć, czy nie? Aha. Przerwałem coś. Coś przerwałem. Dobra, wróćmy się do tych drzwi głównych. Nie mogę ich otworzyć. Poczułem jakiegoś drążka. Ale jakiego drążka? Z czego mogę drążyć? A, bo. O! Zamiast zostałem rozerwany na dwoje? Część mi umarła, a razem z moim jedynym sojusznikiem, przyjacielem, jego ostatnie słowa przyniosły więcej pytań niż odpowiedzi. I nie byłem w stanie usunąć z głowy jego krzyków o pomoc. Pomimo wiedzy, iż ból, który spowodowałem Redowi, był jedyną pomocą, jaką mogłem mu oferować. Byłem znowu sam, ale nie miałem nic innego do zrobienia niż przejść dalej w nieznane. Skoro czułem się tak źle z powodu Reda, powinienem posłuchać go i zostać tam, gdzie byłem. Przyhandlowałbym jego los 100 razy za mój własny. Druga strona czekała na to, co mogło mnie spotkać w kontynuowaniu podróży. Czułem, że na pewno niedługo znajdę jakąś wskazówkę albo coś w tym rodzaju dotyczącą losu mojego ojca i że był nierozerwalnie połączony z wszystkim, co się działo. Jemu również nie mogłem pomóc, ale podejrzenia, że wszystko, co do tego momentu widziałem, były objawami czegoś, co leżało za progiem. Teraz wiem, że miałem rację. Okej. Dobra, to idziemy dalej. Witamy w schronie! Dobra, rąbać to. Idziemy schodami na dół. Mam nadzieję, że żadnego potwora tu nie będzie. Co tu jest? Exit! What the fuck? Co tam jest? Nie! Nie mogę latarki włączyć! Co jest grane? Nie! Kurwa! Ja pierdolę. Ciąg dalszy nastąpi. O Boże, przeszliśmy pierwszy epizod. Ja pierdzielę, nie spodziewałem się, że w tym odcinku przejęli ten pierwszy epizod Penumbry, ale się zakończył, o Jezus. Masakra. No ale dobra, to było na tyle w tym odcinku Penumbry i w ogóle w całym pierwszym epizodzie Penumbry. Oczywiście nagram kolejne epizody, jeszcze nam została drugi i trzeci bodajże. No ale cieszę się bardzo, że udało mi się przejść pierwszy epizod tej gry. Jest naprawdę spoko, ale jeśli chodzi o strach, to nie bardzo się bałem. Były momenty, że się bałem, ale jednak amnezja tutaj góruje nad tą grą. Ale jeśli chodzi o zagadki, to jest mega trudniejsza od amnezji, trzeba przyznać. Dobra, żegnam się z wami. Zapraszam na kolejne odcinki. Teraz będę nagrywał Deus Exa, myślę, ale Czarna Plaga się pojawi niebawem, także oczekujcie kolejnej części Penumbry. Na razie, cześć!